Jakie tu fajne kocyki są. Mamy wyceny? No. Nie mamy. Nie, ale dużo kulek jest. To jest fajne. Mamy dużo srebra. Zacna ślinka na piątku. Ale chciałam wam pokazać super czarno srebrny design, ładnie to wygląda. O, to by była zacna ślinka na piątku. Z brzuchem i brokatem. Jeżyk to bez sensu, bo nawet nie ma dziurki. A że te bez dziurki są bezużyteczne. Ten jest ten zabrzmi. No, ładnie to wygląda. To jest drobnym różem, zobaczcie jak fajnie. O, coś tam ma fajne te rzeczy, te drożyzna, piorun. Hej, chciałam wam tak na szybko pokazać zakupy i byłam w Okrzonie, tutaj z Okrzona parę rzeczy, naklejki, które są cudne, bardzo ładnie widać, dobre oświetlenie, trochę za cienie, ale także takie syrenkowe, nie zapalaj, spokojnie, to tylko taka przebitka, bo będzie normalnie, bo skorzystałam jeszcze, także takie naklejki syrenkowe. Zawsze w Okrzonie kupuję Ambassador Stickers. Po prostu one są bardzo fajne. Klej mają strasznie kiepski, ale wzory mają super i są realistyczne. Na przyszłe lato myślę, że lubię, gdy znalazłem super. Unicorny, no to musiałam wziąć. A wziąłam dwa unicorny, bo ja mam dużo naczyników, unicornuję. I mi się podobają. A z tej strony proszę bardzo, troszkę syrenek. Dobrze. To jakieś paterny takie. Fajne. Taśmy były po 12 zł chyba. Jakoś tak, ale jest ich 24. To są we fioletach. 3 metry mają. A te są w różach. W Okrzonie były jeszcze takie fajne spinacze do rozdania na bakłysku. Też takie kupiłam sobie też. No to jest. No, te kartek zużyłam mnóstwo. I drugi, one są w linie. Bardzo z wyrwanymi kartkami można używać. I część wróżki dostałam. No też i piękne. One są chyba z Tigera. Znaczy może ten akurat nie, ale też takie właśnie Tigera były bardzo fajne. Jeszcze w Okrzonie zakupiłam zeszyt, tylko to już jest A4 duży. Linia. Bardzo fajne są linie. Uwielbiam w nie pisać. Także naprawdę super. I go wezmę do piosenek. Na nowy rok szkolny, że tak powiem. Bo mi się mój stary śpiewnik skończył. I jeszcze były, słuchajcie, teraz są w Biedronce różne rzeczy. Były takie przeurocze długopisy. One mają, zobaczcie, z góry. Superaście. I wzięłam wszystkie te mazaki do pisania, do pisania z pętela. Brush letteringu, hand lettering, pętel, o, dokładnie tak. Reszta w następnym klipie, bo jest 12 w nocy. Tak, tu jest moja noga, leży w łóżku. Jeszcze tak się szkło do spania, a resztę tu dostałam od Petersuni. Zobaczycie, bo to już sam hajn będzie, matko, że to będzie jakoś tak szybciej wszystko szybciej. No i chciałam wam pokazać tą resztę zakupów, tu się paluszki tagowały, zakupów i spraw wróżkę dostałam. Teraz troszeczkę lakieru, bo mam takie fajne pudełko na karty drewniane, ale trzeba je polakierować. To jedna sprawa. Dostałam właśnie w Petersuni LEDa.
kuchennego. Tu się włącza, wyłącza i nie jest to taśma, więc nie będzie upierdliwe, jeżeli chodzi o odklejanie. Ja mam to wszystko w pudle, bo wiecie jak jest. Właśnie dwa lakiery chińskie. Metal. I tak, jeden wygląda w ten sposób. Fokusuj się. No i na rękę tego nie zrobię, chyba nosem. W ten sposób, jest bardzo fajny dżuniek. Przeszkadza tu. A drugi jest fioletaśny. I też jest w sumie zacny, nie? No patrzcie, że się nie chce pokazać. No ale ładnie to wygląda. Jeszcze wzięłam tą paletkę gołniut. Gołniut. Zaraz wam ją otworzę i pokażę. Tylko tak wyjdę z tego pudła. Dostałam super prezent. Rzesz kartkę. Rab Kazy Drój. I tu mamy Dores. A, Dorotka właśnie. Tak. Z bardzo fajnymi koralami. Czerwone korale, czerwone niczym wino. I jeszcze do tego są super kolczyczki. Także tak. Tutaj. A, ekowiatr, segregacja odpadów. Dobra. Tutaj odpersuni na bogactwo do powieszenia grona, więc bardzo zacne. I słuchajcie, cała masa dyńków i dyniek. To na przykład ta dynia z kotem. Jest rewelacja. Na sam fajn będę się tutaj, wiecie, udzielać. Albo ta dynia z kotem. Już nie jest cudna. Mamy jeszcze dynię z czarownicą, ona jest lodowa. O. Jestem cudowną dynią. Także tak. Mam taką dynię też na, o, proszę bardzo, na podgrzewacz. I druga taka sama na podgrzewacz, superasta. I jeszcze taka dynia z takim stojącym kotkiem. Przecudna, przepiękna. Ten. Jestem na etapie. Nie oddam moich kotków, bo je kocham. Czacha. Zenek 2. Proszę bardzo. Zenek 2. Super. Tu właśnie są te dyniki na sam. Na razie jadą do magazynu. A potem będą ten. I jeszcze wzięłam takie perfumy Light Blue. Bardzo ładnie pachną. Teraz sobie wsadzę do kosmetyków. A to słuchajcie, magazyn. A w magazynie potem będzie. Z magazynu potem będzie, wiecie. Jak będzie Samhain, to będzie ustawione na Samhain. No i miałam wam pokazać tę paletkę Vigo. Ma bardzo ładne kolory. Chwilkę. Bo to muszę zrobić dwoma rękoma, żeby nie było. Ona jest pozawijana na wszelkie możliwe możliwości. Jest bardzo ładna. Proszę bardzo, jak ładnie zrobili. Gunnild, Heartbreaker. I ma kolorki zacne. W ogóle to są dobre pędzle. A zobacz, jakie ma piękne kolorki. I to ja. No, piękne, nie? Super. Także takie rzeczy. Wróżkę dostałam. Kochani, kochani, pozlotowy wróżkę dostałam. Pozlotowy mamy dwa jednorożcowe opaski. Dwie. Dwa jednorożcowe robiczanki. No właśnie tak. Super ekstra. Cudnego jednorożca. Proszę bardzo, jest różowy, jest fioletowy, ma ruch na kopytki. Znaczy, jest najwłaściwszy na świecie. I stempliczki. I jakieś gadżetki po prostu jednorożcowe. Piękne. A to jest pomysł Michała. Michał, poważny człowiek, wydawałoby się. Naukowiec. Naukowiec Michał nasz. No właśnie. Dzięki, Michale. I od mojej siostry ciotecznej mam tutaj piękne kolczyki. Piękny motocz smooth. Takie delikatniutki. I jeszcze cukierki. Chciałam wam pokazać te cudności złotowe.
Hej ho moi kochani, dlatego vloga nagrywam na raty, a dzisiaj był dzień paczek. Już wam pokazuję, co fajnego dostałam. I teraz tak. Mamy dwa dżemiki. Własnej roboty, jak widać. I to chłopak robił i przysłał. Kawę i ciastki, specjalnie na poranki z bruszką. Świeca intensywna. Bardzo fajna, słuchajcie, żabanica. Proszę bardzo. Taki ludowy kwiatkowy z papieru motywik. Obrusik robiony metodą stemplową. Super. Naprawdę dobrego gatunku, a stemple autentyczne i ciekawe. Od kogo i w ogóle co? Bardzo. Magnesiek jednorożcowy. To są zakrzona te. No, weźcie mnie oświećcie. Szablony. Thank you. Z ekszoną stereczka. Motywy kartek ludowych pójdą do księgi cieni. Idą. Piękny ludowy aniołek. Tutaj też jest wyjaśniony. Szparty karteczka. Od kogo i na co? Iryna Nikit. Ukrainy tworzy cudne pisanki, a ta zawieszka zrobiona ze strusiego jaja zawiera motyw wońca, który często na pisankach się pojawia. Dzwonka wygląda. Bardzo fajne na włosy. Pan profesor. Tutaj mamy od pana Władimira taki jakiś z motywami słowiańskimi wylepanki. Karty zakrzona i cztery washi tape'u. Tak jak mówię, u nas było tylko dwie. U nas było tylko dwie, także dwóch pozostałych nie miałam. Piękna motywa ludowa malowanka z motywem ludowym. I duże drewniane ciężkie. Prawdopodobnie na wino, ale jeszcze się będę dowiadywać u autora, co autor miał na myśli. Dyby czysto jak na wino. Od